Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek, firma Remont For You. Jesteśmy po trzecim dniu walki u mnie na poddaszu z zabudową poddasza. Prace stanęły na takim etapie, że mamy zrobioną konstrukcję ścianek kolankowych z jednej, z drugiej strony. Mamy odizolowane wełną właśnie te ścianki, tak samo ten skos, którego tutaj już niestety nie widzicie. Mamy zawełnowany sufit między jętkami, mamy rozprowadzoną rekuperację, elektrykę. No i tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Filmy pewnie zobaczycie, jak to było wełnowane u majstrów na kanale. Ale dzisiaj chciałbym poruszyć jedną inną ważną kwestię, bo było kilka pytań pod ostatnim moim filmem z tego poddasza. Po co są te sznurki pomiędzy krokwiami? Dzisiaj Wam wytłumaczę, o co z tym chodzi. Tak więc zapraszam na krótkie wideo. Pod ostatnim wideo, tutaj z tego poddasza, było kilka pytań, po co te sznurki między krokwiami. Dzisiaj chciałbym poruszyć ten temat, bo jest on dosyć ważny, często pomijany przez wykonawców, być może z niewiedzy, być może z lenistwa, ale no, to jest dosyć ważny temat i chciałbym go poruszyć, bo można sobie narobić kłopotów i problemów. I teraz tak. Od początku, mając tradycyjną więźbę, czy to będą wiązary, czy tradycyjna więźba, czy to dach będzie dwuspadowy, cztero, nieistotne, macie jakąś okładzinę na dachu, czy to będzie blacha, czy to będzie dachówka, czy to będzie gąt, obojętnie, pod tą okładziną musicie też dać dodatkowo jakieś zabezpieczenie przed wilgocią. Albo dajecie membranę paroprzepuszczalną, tak jak w moim wypadku, czyli co tam się wykropli z tego dachu, gdzieś tam poleci Wam po membranie niżej. Ta membrana jest paroprzepuszczalna, tak więc ona też oddaje wilgoć z wełny, która tutaj będzie włożona. Ale dzisiaj chciałbym pomówić o tej drugiej kwestii, czyli o pełnym deskowaniu. Jeżeli macie pełne deskowanie, czyli macie ponabijane deski na krokwie, na to przychodzi papa czy jakaś inna membrana dostosowana do tego typu, że tak powiem, okładziny z desek, wy musicie zrobić szczelinę wentylacyjną pomiędzy wełną a deską. I dlaczego trzeba zrobić taką szczelinę? Teoretycznie, jeżeli jest membrana, nie trzeba robić takiej szczeliny. Tak powiedział facet na jednym wykładzie, jak byłem na szkoleniu z Knaufa, że jeżeli jest membrana, nie trzeba robić szczeliny, ale my i tak zawsze robiliśmy. Tak więc no, facet powiedział, że ok, że tak na pewno nie zaszkodzi, jest dobrze. I teraz tak. Po co ta szczelina wentylacyjna? Wyobraźcie sobie, że inaczej, zróbcie sobie test z domu. Weźcie sobie gąbkę do mycia naczyń, zostawcie ją tak delikatnie wilgotną, wyciśnijcie ją powiedzmy tak do połowy i połóżcie na desce do krojenia drewnianej. Co się stanie? Okaże się, że deska drewniana zacznie Wam absorbować tą wilgoć z tej gąbki. Jeżeli wełna dotykałaby bezpośrednio desek, będzie się działo to samo. I zapytacie teraz pewnie, przepraszam, skąd wilgoć w wełnie? Ano, słuchajcie, na zewnątrz mamy temperaturę minus 10, w środku mamy pomieszczenie ogrzewane, tak? Poddasze. Różnica temperatur, wykrapla się jakaś wilgoć, para wodna, pojawia się punkt rosy. Jeżeli ta wełna dotykałaby Wam bezpośrednio desek, macie problem, bo wtedy tak, pojawiają się pleśnie, pojawiają się grzyby, ta wilgoć nie ma gdzie odparować, zostaje Wam tutaj w deskach, to wszystko gnije i okazuje się, że po paru ładnych latach macie dach do remontu. Niestety, i mówię o tym, przestrzegam zarówno inwestorów przed takimi fachowcami, którzy tego nie robią, i wykonawców, bo drodzy koledzy, uważajmy, bo takie błędy często dużo kosztują i naprawdę uważajcie na to, bo może można się przejechać. Nieraz widziałem na wykładach, właśnie na jakimś szkoleniu, co się dzieje, jeżeli takiej szczeliny wentylacyjnej nie będzie. Możecie sobie to wygooglać, poszukać gdzieś tam po jakichś forach w internecie, jak wymieniają zgniłe deski na dachu od zewnątrz, tak? Trzeba zrywać dachówkę i tak dalej, bo ludzie już mają w środku wszystko powykańczane i nie chcą tego robić, tak? I zastanawiają się, czy od zewnątrz, czy od środka. Generalnie robi się problem. I teraz tak. Jak zrobić taką szczelinę wentylacyjną? Tak jak mówię, no, ja dmucham na zimne, my zawsze robimy, czy to jest membrana, czy to jest deskowanie, zawsze robimy taką szczelinę wentylacyjną. Chodzi generalnie o to, że jeżeli ta wełna nie będzie Wam dotykać
desek, wyobraźcie sobie, że zamiast tej membrany są deski, ona wam nie dotyka, no to powietrze sobie przeleci do samej góry, doleci do szczytu i ta wilgoć wam odparuje, tak? Nic się nie będzie działo. I my robimy szczelinę wentylacyjną w ten sposób, że jakieś 3 cm nabijamy sobie sznureczki. Tak jak tutaj widzicie, to jest taki sznurek do snopowiązałki, można powiedzieć. Nabijamy go jakieś 3-4 cm, 5, zależy też na ile, jaką mamy wełnę, jakie mamy krokwie, tak żeby po prostu zabezpieczyć, żeby ta wełna nie dotykała właśnie desek. Tak więc tak to robimy. Wiem, że niektórzy robią w ten sposób, że jeżeli jest deskowanie, nabijają sobie łaty na przykład 3 cm czy 4 cm, nakręcają sobie do krokwi i do tego nabijają takerem właśnie taką membranę paroprzepuszczalną i to też zdaje egzamin, jest dobre. Jak ja miałem szkolenia, było to dosyć dawno, po prostu no, o tym nie mówili, tak, czy na Knaufie, czy na Regipsie. My po prostu zawsze robiliśmy od zalania dziejów, odkąd tylko pracuję w tym zawodzie i były poddasza do zrobienia, zawsze robiliśmy takie sznurowanie i to też zdaje egzamin. Tak więc to już wasz wybór, czy nabijecie sobie łaty, membranę, czy zrobicie sznurowanie. Coś musicie zrobić, żeby zabezpieczyć przed wilgocią deski. Tak więc tak to wygląda. I teraz tak, jak to zrobić najszybciej? Tak jak mówię, sznurowanie tutaj akurat koledzy, którzy wcześniej u mnie pracowali, no, zrobili to po prostu takerem, tak? Czyli bierzecie sobie takera, zszywacz taki, strzelacie sobie, sznurujecie sobie to wszystko, tylko że ten sposób jest taki średni, bo ja uznaję inny sposób, za chwilkę wam powiem, jak ja to robię. No tutaj zobaczcie, te sznurki są tak średnio napięte i lepiej jakby one były mocniej napięte. I za chwilkę zobaczycie, jak to zrobić w prosty, fajny, szybki sposób, tak żeby to zdawało egzamin. Tylko przestawię kamerkę bliżej i pokażę wam, jak ja to robię. Musiałem sobie halogen odpalić, bo już jest po czwartej grubo i zaczyna się ciemno robić. I teraz tak, tutaj tak jak widzicie, moi chłopaki po prostu nabili to takerem, tak? Czyli wzięli sobie taki sznurek nylonowy, takera i po kolei po prostu strzelali. No widzicie, że to nie jest tak super ponaciągane, tak jak być powinno. Moim zdaniem to powinno być troszeczkę lepiej zrobione. I teraz tak, ja preferuję taki sposób, żeby nabijać papiaki w ten sposób. Nie wiem, czy będzie mnie widać. Zrobimy nawet tutaj niżej. Nabijam papiaki z jednej i z drugiej strony. Ustalam sobie wysokość mniej więcej na oko. Umówmy się, to nie jest operacja na otwartym sercu. Czy to będzie 4 czy 5 cm, no umówmy się, że nic nie stanie w tej tolerancji. No umiecie celować chyba na oko i tak sobie to zrobić. Ale no takie, jest to dosyć utrudnione, gdzieś tam stoicie na drabinie, żeby przytrzymywać papiaka i po prostu dobijać to. Dlatego ja zaopatrzyłem się w takie młotki, jeżeli robimy poddasze, to są młotki ciesielskie. One mają tutaj taką jakby takie wyżłobienie na gwoździa z magnesem, gdzie jak włożycie sobie gwoździa, to on, ten młotek wam przytrzyma tego gwoździa. Tylko że jest problem, bo papiak jest dosyć krótkim gwoździem, tak? I on po prostu no, jest. Ten młotek jest niedostosowany do papiaku. I teraz tak, ja to zrobiłem w ten sposób, że naciąłem sobie fleksem tuż przed magnesem takie wyżłobienie, gdzie łepek papiaka wchodzi mi. Zobaczcie, łepek papiaka wchodzi mi tutaj w ten młotek i możemy to zrobić w ten sposób, że nabijacie sobie papiaka na młotek, robicie ciach i sposób o wiele lepszy, na pewno nie bolą palce, powiem wam w ten sposób i no patent jak najbardziej do wykorzystania moim zdaniem, bo no nie męczycie się, a sznurki za chwilę zobaczycie zresztą, że są o wiele no lepiej naprężone, tak jak one być powinny naprężone tak naprawdę. I powiem wam szczerze, że tak właśnie powinno się to robić, tylko że niektórym ludziom nie można przetłumaczyć i tak było wygodniej i sobie tak zrobili. Tak więc takie życie, nie? Na szczęście już nie pracują u mnie i mam z głowy. I teraz tak, musicie sobie wziąć sznurek. Za chwilkę jakiś tutaj znajdziemy. Musicie sobie wziąć sznurek, zwykły taki nylonowy.
Robicie pętelkę, zawijacie za pierwszego papiaka, dobijacie i teraz tak, jak tu się ustawi, żeby w kamerce było mnie widać. Bierzecie sobie za drugiego papiaka, za trzeciego, dobijacie, przechodzicie na drugą stronę, zawijacie, zawijacie za tego papiaka, za tego papiaka. Dobijacie, idziecie na drugą stronę. Dobijacie. No i tak robicie to po kolei, tak do samej góry. I teraz zobaczcie. Słyszycie? Można grać jak na gitarce, no to tutaj czegoś takiego nie ma. Na tym wcześniej, że tak powiem, na tych wcześniej nabitych sznurkach. Ten sposób jest o wiele lepszy. Ja tak byłem uczony, żeby tak robić i tak po prostu ja to zawsze robiłem. Ale no, niektórzy są mądrzejsi i tak jak widzicie, wychodzi później jak wychodzi. No i to by było na tyle. Pamiętajcie o tym, drodzy koledzy wykonawcy. Nie zostawiajcie wełny dociśniętej na maksa do desek, bo to się naprawdę może źle skończyć. I tutaj też niektórzy mogą powiedzieć, a po co sznurek, bo jak mam na przykład krokwie 18, ja sobie wezmę wełnę 15 i ona mi tutaj akurat wejdzie, że będzie 3 cm luzu. Nie zostawiajcie nic przypadkowi, bo uwierzcie mi, że gdzieś ta wełna, dotkniecie ją za grubą, przepraszam, za szeroką, ona wam się podegnie, nie zauważycie tego i no lepiej to po prostu zrobić, żeby spać spokojnie, żeby mieć spokojną głowę. Takie jest moje zdanie. Piszcie w komentarzach, jakie jest wasze zdanie, jeżeli się nie zgadzacie. No i to by było na tyle. Tak więc nie wiem, co wam powiedzieć na koniec. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach i naprawdę uważajcie na takie rzeczy, bo nieraz pominięcie czegoś takiego mogłoby się wydawać, że pomijam to, bo tego to jest niepotrzebne do zrobienia, ale naprawdę możecie sobie narobić bardzo duże koszty jako wykonawcy, jak będziecie to po prostu poprawiać, albo ktoś będzie za was poprawiał, a wy za to zapłacicie. Tak więc uważajcie i tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razicho, ja idę do domu, bo kurde zimno, idę sobie jakąś kawę zrobić gorąco.